Pan z wami i z
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Panie, Panie. Pierwszy dzień wrzaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali paskę do spożycia? On odrzekł: idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: nauczyciel mówi, czas mój jest bliski, u Ciebie chcę urządzić paskę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali paskę. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam, odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Ojca mojego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Prośmy Wszechmogącego Boga, abyśmy zawsze godnie składali Jego Majestatowi najświętszą ofiarę. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Panie, Święty, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Panie, Święty, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Panie, Święty, zmiłuj się nad nami. Ty jesteś kapłanem na wieki, alleluja. Na podobieństwo Melchizedeka, alleluja. Módlmy się. Boże, który dla chwały swojego majestatu i dla zbawienia rodzaju ludzkiego ustanowiłeś jednorodzonego Syna swojego najwyższym i wiecznym kapłanem, spraw, aby na całym świecie składano Tobie Jego ofiarę, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pozostaniemy w postawie klęczącej, otrzymamy błogosławieństwo najświętszym sakramentem, jak będzie podobnie przy każdym ofiarze. Wiecie, zapalcie. Wiecie, zapalcie.
Amen.
Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy znowu wielki tłum był z Jezusem i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł im: żal mi tego ludu, bo już 3 dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. A jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Odpowiedzieli uczniowie: skąd tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem? Zapytał ich: ile macie chlebów? Odpowiedzieli: 7. I polecił ludowi usiąść na ziemi. A wziąwszy 7 chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali. I rozdali ludowi. Mieli też 5 rybek i nad tymi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać. Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali 7 koszów. Było zaś około 4000 ludzi. Potem ich odprawił. Oto słowo Pańskie. Prośmy Boga, aby nas zachował od braku pokarmu duchowego i cielesnego oraz od wszelkich klęsk. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Pan dał pożywienie swoim czcicielom, alleluja. Aby umieścić pamięć swoich cudów, alleluja. Módlmy się. Tchnij w nas, Panie, ducha Twojego miłości i swojej dobroci doprowadź do jedności wszystkich, których posilasz jednym chlebem niebieskim. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Pozostańmy w postawie klękaczy.
Śmierci Jezusa, dwaj z Jego uczniów byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali, rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak, że Go nie poznali. Tak przybliżyli się do wsi, do której dążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi, dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych 11 i innych z nimi, którzy im oznajmili. Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Błagajmy Pana Boga, który pragnie zbawienia wszystkich ludzi, aby Najświętszy Sakrament był dla nas zadatkiem życia wiecznego. Od nadłych niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie.
o od nagłej i niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, Panie. O od nagłej i niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, Panie. Oto chleb żywy, który stąpił z nieba, alleluja. Kto to spożywa, będzie żył na wieki, alleluja. Módlmy się, Wszechmogący Wietrzy Boże, spraw, abyśmy żyjąc rozsądnie, pobożnie i sprawiedliwie, zasłużyli na przyjęcie w chwili naszej śmierci Najświętszego Sakramentu ciała i krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem pozostańmy w postawie. Thank you.
Stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy, ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował, tak jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była. I ja w nich. Oto słowo Pańskie. Prośmy Pana Boga, aby uwolnił od grzechów i zjednoczył wszystkich, którzy przyjmują ten sam chleb eucharystyczny. My, grzeszni, Ciebie, Boga, prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. My, grzeszni, Ciebie, Boga, prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. My, grzeszni, Ciebie, Boga, prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Zbawienia podniosę, alleluja. I wezwę imienia Pańskiego, alleluja. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, chlebie żywy, dający życie wieczne, spraw, abyśmy często Ciebie przyjmowali i zjednoczeni z Tobą przynosili owoc trwający na wieki, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Pozostańmy w postawie klęczącej.
uwielbię Ciebie w każdym momencie. Uwielbiam Ciebie. Thank you.